Rosja słuchała prezydenta Putina i jego wystąpienia. Nie ulega wątpliwości, że słowa Putina o tym, że Rosja zbroi się i de facto przestawiła się na tryb wojenny i całą gospodarkę przestawiła na tryb wojenny, te słowa są prawdziwe. One, nie tylko agresywna retoryka, ale decyzja, jakie zapowiedział w tym wystąpieniu prezydent Putin, dotyczące zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tryb wojenny i unowocześnienia sił zbrojnych Rosji, to wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio. I jeszcze raz mogę powtórzyć to, o czym mówię i dyskutujemy o tym z naszymi partnerami w ostatnich tygodniach tu w Warszawie. Europa musi zrozumieć, że to, co ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu i agresja rosyjska na Ukrainę, muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich i Unia Europejska jako całość, europejska część NATO musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji i które spowodują, że Europa będzie nie gorzej, a lepiej uzbrojona i przygotowana do złych scenariuszy niż Rosja.